Zaledwie 48 godzin cieszyła się Justyna Kowalczyk z żółtej koszulki liderki Pucharu Świata. W mroźnym Rybińsku Polka zajęła dopiero 7 miejsca na szczyt. W wielkim stylu wróciła Marit Bjergen. Podobno zmęczona. Podobno w kryzysie. Dopiero 6. w Mistrzostwach Norwegii. Na tym samym dystansie co dziś w Rybińsku. Tu pokazała swoje prawdziwe oblicze. Cieszę się, że znów mam żółtą koszulkę. Nie startowałam w Moskwie, ale wiedziałam, że prędzej czy później ją odzyskam. Na finiszu nie dała szans prowadzącej przez ostatnie kilometry Charlotte Kali, trzecia o milimetry Marte Christoffersen. Justyna Kowalczyk poza podium, po raz pierwszy od 13 startów. Pechowa trzynastka? Nie, po prostu ludzka słabość. Jeszcze na 6. kilometrze Polka wygrała premię punktową, potem stanęła. Po prostu słabo, nic mi nie jest. Jejku, no... ja jestem niezwylaza. Niektóre biegi, w których jestem, mocno mi wychodzą. Te, które są niestety moją piętą achillesową, zwłaszcza na tej trasie, gdzieś nie miały prawa, choć bardzo się starałam. W klasyfikacji generalnej kolejny zwrot akcji. Teraz to Bjergen wyprzedza Kowalczyk o 23 punkty. Jutro bieg łączony na 15 km, a na termometrach minus 15.